Zarząd Powiatu Raciborskiego z absolutorium i wotum zaufania. Przedstawiony podczas czerwcowej sesji raport o stanie powiatu zawierał najważniejsze podejmowane przez zarząd działania oraz bilans finansowy. Czerwcowa sesja należy do jednej z najważniejszych w ciągu roku. To właśnie w jej trakcie radni podejmują decyzję o udzieleniu zarządowi powiatu, absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu za poprzedni rok, a głosowanie poprzedza wygłoszenie przez starostę raportu o stanie powiatu. Jest to obszerny dokument, ponad 120 stron. Wczoraj skupiłem się na najważniejszych z nich. Przedstawiłem przede wszystkim finanse, pokazałem jak realizuje się budżet, który wykonaliśmy. Mówiłem o nadwyżce, która została wypracowana, o nadwyżkach, które również w poprzednich latach żeśmy jako powiat wypracowali, o tym jak zarządzamy tym budżetem, jakie rzeczy są realizowane, na jakie rzeczy pozyskujemy środki, jakie zadania realizują nasze jednostki organizacyjne. Jest tego sporo. Jako powiat nie ukrywam, że tych realizacji jest bardzo wiele, bardzo wielkie środki, o których wczoraj wspominałem, ponad 200 milionów, które udało się pozyskać w okresie dwuletnim, bo część zadań jest rozliczana w okresie dwuletnim, a tylko w 2001 roku ponad 69 milionów. Zarządowi kolejny raz udało się wypracować nadwyżkę, która w czasach rosnącej inflacji niezwykle cieszy. W tym roku było mi dane przekazać radnym nadwyżkę ponad 7 milionów, co pokazuje, że wydatkujemy tyle środków, nie zadłużając powiatu, prawidłowo realizując budżet, co oczywiście zostało również docenione i uzyskaliśmy jako zarząd zarówno absolutorium, wotum zaufania, jak również Rada poprawnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021 rok, co cieszy, bo pokazuje, że w tych trudnych czasach zarówno pandemii, wojny, wzrostu cen, inflacji, dobrze zarządzamy tym budżetem. I co mnie najbardziej cieszy, że faktycznie te gałęzie naszej działalności są bardzo obszerne. Mówiłem również o drogach. W tej kadencji realizujemy bardzo wiele zadań inwestycyjnych i nie zadłużamy powiatu na chwilę obecną. Pokazujemy, że pomimo tych wielu zadań w szkołach, w szpitalu, w naszych jednostkach organizacyjnych poprzez zakup sprzętu, modernizację pomieszczeń, czy tej faktycznie twardej infrastruktury możemy ten budżet pospinać. A zarząd powiatu raciborskiego nie zwalnia tempa, finalizując już realizowane inwestycje, ale także wkraczając w kolejne przedsięwzięcia. Z Funduszu Dróg Samorządowych przy współpracy trzech gmin Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice, bardzo wielkie zadanie ponad 22-milionowe. Kolejna droga, czyli z Polskiego Ładu otrzymaliśmy drogę Lekartów Pietrowice, ponad 15 milionów to zadanie inwestycyjne. Ale również w zeszłym tygodniu podpisałem zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w gminie Krzanowice i w gminie Rudnik. I oprócz tego jeszcze czekamy, mamy zapewnienie, że środki się pojawią, jeśli chodzi o sam Racibórz. Rozpoczynamy pomimo tego już tutaj rondo, ale czekamy jeszcze na ostateczne decyzje Kościuszki Łąkowej i zaproponowałem również, żebyśmy rozpoczęli procedurę, jeśli chodzi o Pogrzebieńską Dębiczą, więc tego naprawdę na drogach dużo. Oprócz tego trwają prace przy szpitalu, rozbudowa SOR-u, termomodernizacja. No musiałbym wymieniać tych zadań inwestycyjnych naprawdę sporo. Oprócz tego uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz mechanika będą mogli w nowym roku szkolnym cieszyć się nowymi aulami. Ponadto zarządowi udało się pozyskać środki na 8 zadań inwestycyjnych na drogach powiatu raciborskiego.